Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, jestem Pawik, a to jest drugi odcinek z kariery FIFA 18 Liga Światowa, oczywiście gramy Koroną Kielce. I tak, na początku prosiłem was o to, żebyście mi napisali w komentarzach, kogo kupić. Nie widziałem tam żadnych takich sensownych komentarzy, więc wybrałem sobie sam, ale teraz mam dla was misję. Zróbcie tutaj niesamowity rozpiernieć łapkami w górę, także zostawcie ich dużo, zostawcie dużo komentarzy i najlepiej, jeśli byście napisali do kumpla: ej gościu, patrz jaka spoko kariera, masz link, wysyłam link, i właśnie ten film w tym linku byście wysłali. Jeśli w komentarzach zobaczę taki komentarz, że o, poleciłem cię koledze, albo na przykład wysłałem link do tego filmu koledze, albo mamie, albo cioci, albo babci, komukolwiek, to przypnę serduszko takim komentarzom, bo jako czytam komentarze. I właśnie o to mi chodzi, żeby było jak najwięcej łapek w górę, żeby tą serię rozdmuchać, bo pierwszy odcinek, no ja mam problem ostatnio z tymi wyświetleniami, ja oczywiście będę nad tym pracował, ja i moja sieć partnerska nad tym pracujemy, ale to też między innymi wpływa na to, że im więcej łapek w górę pod tym filmem będzie, tym więcej wyświetleń ta seria będzie robić w przyszłości, także to jest ważne, łapkujcie. Przepraszam, beknąłem sobie. Dobra, także moi drodzy, patrzcie na to. Jest tutaj z ostatniej chwili i tutaj Connor Chaplin jest już przedstawiony jako nasz zawodnik. Pokaż się, Connorku. Tak jest, numer 13. W sumie to nie, ja mu dam dziewiątkę. Ja mu dam dziewiątkę, bo po prostu, no... bo tak mi się podoba. Poczekajcie, to jest tu się daje. Teraz w tej 18 jest beznadziejnie to zrobione wszystko. Nie podoba mi się to. Ja bym chciał tutaj sobie dać napastnik i właśnie... dziewiątkę ma Kaczarawa w sumie, to nie, czekajcie, jakby to zrobić. Dobra, nie, w sumie 13 może być, także 13 niech ma Chaplin. Ja tutaj, zobaczcie, dałem sobie w transfery, to mam... nie, to nie w transferach, to tutaj o, tu właśnie. Harper, Sylla i jeszcze jeden gościu, który nazywa się Tavernier. Gdzieś tu powinien być taki Tavernier. No gdzieś tu na pewno jest. W każdym razie, o, Villalba, on jest zawsze dobry, także możemy sobie go obserwować. W każdym razie tych trzech gości sobie znalazłem właśnie w internecie, że oni się spoko rozwijają i mój właśnie scout już ich obserwuje, także my będziemy chcieli ich kupić. Ponadto zrobimy sobie treningi. Oczywiście pierwszeństwo mają gracze, którzy się chcą rozwijać, tak właśnie jak Chaplin. Damy mu takie coś trudnego, żeby się szybko rozwijał. No i pozostałych zawodników też możemy wyskillować. Okej, okay, Ankur, niech będzie. Okej, okay, Dio, Jibril Dio. Spoko, on jest z Senegalu, także może wystąpi na Mistrzostwach Świata przeciwko Polsce. To by było spoko. Ten ziomek może też grać, bo jest młody. W sensie może się rozwijać. I kto jeszcze? Jakiś bramkarz może? Cokolwiek? Nie? Hamrol, ale on ma strasznie mało... overalla. No ale dobra, damy mu szansę, zobaczymy co z niego wyrośnie, czy coś sensownego, czy raczej nie. No i teraz przed nami właśnie ten puchar przedsezonowy i półfinał z drużyną Sydney FC, a Sydney Football Club, jak mogę tutaj się domyśleć. O proszę, ktoś tutaj ma do mnie jakąś prośbę, jakiś Grek. Okej, okay. Nawet nie wiedziałem, że mam cię w zespole, Greku, no ale spoko. A on mówi: nie udawaj Greka. Nie no, bez sensu. Dobra, czekajcie, damy mu szansę. Najwyżej przegramy, co z tego. Także niech będzie ten Arygis, tak? Niech on zagra w tym meczu. Proszę, symulujemy ten meczyk. I jeśli dojdziemy do finału, to ja ten finał zagram samemu. W sensie nie będę symulował, ale przegraliśmy w karnach. Mierzejewski! A to jest ten zespół. No tak, Mierzejewski, Artur Mierzejewski się kontuzjował. No w karnych to myślę, że nie ma wstydu, tym bardziej, że to jest dobry zespół, Sydney FC. Także spoko, on tutaj właśnie dostaliśmy jeszcze 600 tysięcy euro budżetu, co w naszym przypadku jest sporą sumą, także spoko. No i tu jeszcze sobie trening zrobimy. Dobra, coś nam jeszcze przyszło tutaj. Dzięki za grę, no nie ma sprawy, nie udawaj Greka, on się nawet zmęczył, także już go tutaj zdejmujemy. Już długo sobie nie pograsz, kolego, zapomnij o tym. Także mam nadzieję, że zapamiętano długo jak smakuje murawa. Krystian Miś, o proszę, to jest ten ziomek, którego trenujemy i dobra, zlecimy kupno, zacznij od dużej kwoty, 750 tysięcy, a nie sprzedawaj za mniej niż powiedzmy sobie 650, to jest dosyć dużo, ale my nie chcemy się go pozbywać, no bo po co w sumie. O proszę, już się ten, no tak, Tavernier już się skończył tutaj,
tutaj się skończył, jakby obserwować 59 overall, z tym, że on się rozwija do około na pewno 80+, bo ja tak wyszukiwałem sobie gości z potencjałem powyżej 80, nawet może coś koło 85, także wydaje mi się, że to jest ten tutaj ziomek. Villalba, no on ma 70, on jest już drogi, 28, znaczy 2 800 000, no to już po prostu jest trochę dla nas za dużo, no ale... Nie, poczekajcie, tu na razie nie chcę nikogo sprzedawać. Na razie tego ziomka chciałbym kupić, bo my na lewej pomocy mamy Kiełba, dosyć wysoko ocenionego, ale mimo wszystko taki ziomek jak Tavernier zaproponuj kup. No dobra. Aha. Okej, okay, on dopiero przyszedł do Middlesbrough, także no nic, my będziemy go mieli na oku, może za pół roku, może za rok uda nam się go sprowadzić. Tymczasem Marcin Cebula, co to? Kurde, no ja nie chcę nikogo sprzedawać, jeszcze zobaczymy, jaki mamy budżet, bo to jest ważne, może ja po prostu o 2,45 miliona, także no, niezły budżet, możemy go nawet zmniejszyć do 2 milionów, nie ma sprawy, niezły budżet, taki dosyć, można powiedzieć, duży jak na nas, bo ten oczywiście puchar dużo nam przyniósł z takiego zarobku, więc spokojnie, Dio awansował na 68 punkt oceny ogólnej, także spoko, musimy się tutaj właśnie upgrade'ować, bo przyjdą mocni zawodnicy w czwartej lidze, na przykład Swansea, to jest po prostu czarny koń, znaczy może nie czarny koń, bardziej faworyt powiedziałbym tej ligi, i jeszcze ten ziomek, czy oni będą chcieli go kupić, czy sprzedać raczej, i jeszcze ten ziomek, dobra, tych dwóch chcemy kupić, tylko jeśli oni dopiero teraz dołączyli do składu tych dwóch zespołów, to będzie ciężko, tak jak z tym pierwszym, ale spróbujemy, no słuchajcie, to jest po prostu tylko nasza próba, Harper, okej, gówno i gówno, tak myślałem, także co, no niestety gówno, wszystko poszło się, nie powiem co robić, ale jeszcze mam taki pomysł, że możemy zrobić taki myk, wolni zawodnicy i tutaj jeszcze kogoś poszukamy. Tego ziomka sobie chyba kupię, tego Bejarana. Ja go mówię, mówiłem wam już w pierwszym odcinku, że ja właśnie pamiętam go z FIFA poprzedniej i on spoko grał, może nie jakoś rewelacyjnie się rozwijał, ale po prostu tak na chwilę był spoko, tym bardziej, że dajemy go do naszego składu za darmo tak naprawdę, a możemy go sprzedać na przykład po sezonie za chociażby te 500 000, to i tak jesteśmy 500 000 do przodu, bo, no bo go, wiecie, o kurde, jaką ma wielką twarz. No bo sprzedamy go za drożej niż żeśmy go kupili, bo kupiliśmy go tak naprawdę za darmo, także spoko. Czekajcie, czekaj. Ten ma spoko statystyki. Keegan Pereira z Indii. To niezły Pereira. No a tak pozostałych to jest szału raczej nie. O kurde, patrzcie, Ronald Raldes. Też sporo zielonego tam w tych statystykach, także może być spoko. No ja nie mówię, że ten zawodnik będzie jakiś nie wiadomo jaki dobry, czy jakiś jak Ronaldo, no bez przesady, ale mimo wszystko patrzcie, następny jakiś spoko ziomek, 30 lat, to nic, jeden sezon czy dwa może pograć spokojnie, potem go sprzedamy. Także to jest taka dobra metoda na zarabianie na początek. Bierzemy ich za darmo, dajemy im tylko hajs za pensję, a potem ich sprzedajemy za marne pieniądze, ale jednak i tak zarabiamy, także to jest spoko. A dużo zawodników tutaj trafia ze względu na to, że ich kluby jakby nie dostały, nie mają licencji w FIFA. FIFA nie ma licencji na te kluby i ci zawodnicy są po prostu wpieprzani do tego folderu wolni zawodnicy i oni tu zostają. Także tutaj można kilka perełek znaleźć. No, może nie bez przesady, może nie perełek, ale takich naprawdę solidnych zawodników na początek można znaleźć. Także spróbujemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. To tak, wybierzemy sobie tych najlepszych z tych wszystkich. 36 lat, no to już nie, może trochę za stary, ale ten bramkarz może być spoko. No tego możemy, w ostateczności też nie jest dosyć młody, ale zawsze coś, nie? Ten ma 22 lata, także może być spoko. No i teraz spróbujemy ich wziąć tutaj do naszego klubu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tych już sprawdzałem, nie? No, tak. Dobra. I teraz patrzcie na to. Tu jeszcze sobie zmienię ten budżet, żeby mieć jak najwięcej na pensję. Tutaj możemy zlecić tych wszystkich, bo przecież... zleć pozyskanie. Zacznij od pensji 3000, tak? Znaczy, kurde. Dobra, tutaj będziemy... Co ja zrobiłem? Już coś zrobiłem niechcący, kurde, nie chciałem. Dobra, to tak.
zleć pozyskanie za... O kurde, ten jest drogi, ziomek. Zacznij od, powiedzmy sobie, 8000, a nie proponuj mniej niż 15, damy sobie, ok? No kurde. 15 ma być. No i próbujemy tak. Tu już jednego przez przypadek złożyłem. Trochę nie po mojej myśli, bo tam coś poklikałem i jeszcze tego do końca nie wyedytowałem, tak jak chciałem. No ale trudno. Jeszcze tego ziomka. A, on już jest w klubie. Okej, okay, tego też nie sprzedadzą. I tego Loyole. A, bo on przeszedł, patrzcie, był w tym, był jako wolny zawodnik, a w międzyczasie, gdy myśmy go obserwowali, to już zmienił klub, także to jest ciekawe. Dobra, tu damy 3000, no i nie proponuj więcej niż 5000, myślę, że tak. Dobra, także tych trzech, jeśli uda się pozyskać, to już będę w miarę zadowolony, bo kadra będzie szeroka. Tu ktoś rozmyślił i już nie chce misia kupić, kup pan misia, jak to się mówi. Także co, tutaj przyszło, akceptuję kontrakt, no to spoko, no to spoko. Najważniejszy jest dla mnie ten ziomek i w sumie ten też jest ważny. I tego trzeciego też z automatu sobie zaakceptujemy. No i patrzcie, mamy już trzech nowych zawodników w klubie, także to jest spoko. Zobaczymy, jak oni się ogarną, czekajcie. No ten bramkarz będzie naszym podstawowym bramkarzem, to ciekawe, bo on ma najwięcej overalla z tych wszystkich bramkarzy, których mam. Ile on ma lat? 29, także spoko, no może parę lat pogra u nas. Ten Bejarano też będzie, zobaczcie, pierwszym jakby prawym obrońcą, bo też ma najwięcej overalla z tych wszystkich, których mam. Ten Loyola będzie pierwszym lewym obrońcą, także też widzicie, że to wszystko się spoko zaczęło układać, bo ci zawodnicy są jakby najlepsi z możliwych, nie? No, także gitara to wygląda, tego bramkarza jeszcze, albo nie, w sumie niech Gostomski gra, niech Gostomski będzie rezerwowym, tu sobie zrobię porządek i lubię mieć porządek nawet w tych rezerwach głębokich, także najpierw bramkarze, potem obrońcy, potem pomocnicy i napastnicy na samym końcu. I tak by to wyglądało. No, także całkiem nieźle. Dobra. Chcę zapisać zmiany jak najbardziej. I myślę, że co? Myślę, że tym składem możemy sobie zagrać pierwszy mecz. Patrzcie, co robimy. Zaczynamy ligę. Jest tutaj 24 zespoły. Także nieźle. My jesteśmy na razie na 9 miejscu. Po tym meczu musimy być pierwsi. Dobra, a jeszcze czekajcie, ważna rzecz, numerki na koszulkach, bo to jest ważne, jak wiadomo. Nie tu, co ja tu robię, nie wiem, tu chciałem wejść, oczywiście, że tutaj chciałem wejść. Ten Kopriwiec, no może mieć 12, nie ma problemu, 12 to jest spoko numerek. Ten ma 3, dobra, nawet na obrońcę pasuje. Loyola ma 4, też na obrońcę pasuje. I kogo myśmy jeszcze tam załatwili sobie? No tego Chaplina z 13, no i tyle, nie? Tak, bramkarz, dwóch obrońców i napastnik. Dobra, no to co? No to zaczynamy meczek, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Trzymajcie kciuki, żeby Korona wygrała swój pierwszy mecz w czwartej lidze światowej. Jeszcze tylko sobie deszcz wyłączę, ja nie lubię grać w deszczu, bo to się gra słabo. Jeszcze sobie damy noc, żeby były cienie równo na całym boisku. I co? Także co, moi drodzy, pierwszy mecz w czwartej lidze światowej, Korona Kielce kontra FC Tokio. Japońce, szczupaki. Także co, także my musimy ten mecz wygrać. Zobaczymy, ja jestem podekscytowany bardzo, wy też trzymajcie kciuki za Koronę, żebyśmy po tym meczu byli w czubie tabeli, bo musimy w tym sezonie awansować, no inaczej nie może być, co nie? Dokładnie. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Colporter Arena, niesamowite tutaj trybuny, wszystko już jest gotowe na to, żeby Korona zaczęła swój pierwszy sezon w lidze światowej, także ja też jestem gotowy. No i proszę bardzo, tutaj składy sobie możemy pominąć, ja i tak tam z tych Chińczyków nikogo nie znam, także co, no gramy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, Jacek Kiełb, ależ bramka Kiełba, gol. 1-0, Jacek Kiełb, zobaczmy, jak się cieszy Korona, bo to jest historyczna chwila, pierwsza bramka w lidze światowej, lidze numer 4, patrzcie na to, bang, no po prostu bramkarz się poskładał, nie mógł nic zrobić, to było niesamowite, my teraz musimy tą grę podtrzymać, musimy się też trochę bronić, żeby nas tutaj Japońce nie po prostu nie dojechały, bo nie wiadomo, jacy oni są nieobliczalni, Japonia to jest bardzo nieobliczalny kraj, i oni też mogą nam tutaj trochę problemów sprawić, także musimy się teraz mądrze bronić.
żeby nie zremisowali tak szybko. No właśnie, 13 minuta, 1-1, także za długo, żebyśmy się nie cieszyli z tego prowadzenia, ale to nic, wszystko jeszcze da się odrobić, jedziemy z tematem. Dobre podanie. Co się dzieje? To był lekki taki kontakt, taki pyk i tylko tyle, a sędzia już dyktuje rzut karny, no bez kitu. Ci Japońcy, oni są mali, ja wiem o tym, ale bez przesady, żeby się kładli od takiego czegoś. Wow, panenka, to było lekceważące dla mnie, ja sobie ciebie, Gnoju, zapamiętam, bo takich bramek mi się nie strzela. To było bardzo lekceważące dla bramkarza, taki strzał. O, come on, no takie szczęście ma teraz bramkarz, bo ich obrona się pogubiła, a ja byłem blisko tego, żeby tutaj strzelić drugą bramkę i wyrównać w tym meczu. Jeszcze teraz musimy powalczyć o piłkę, spokojnie, Cvijanović, dobrze sobie tutaj poradził, Dejmek, okej, nawet trafił sobie, nawet celnie to poszło, bo ja za każdym razem, jak on takie długie podanie wykonuje, to ja drżę, bo to nie wiadomo nigdy, jak ta piłka mu siądzie, no. Dobra piłka, to miał być strzał, bo to był strzał, no ale trochę mu nie wyszło, no nic, jeszcze gramy, broni ich bramkarz, o kurde, znowu broni, jeszcze gramy, ależ teraz się bronią, no byliśmy bardzo blisko pod koniec pierwszej połowy, żeby wyrównać, no niestety jeszcze przegrywamy, musimy tutaj przycisnąć, patrzcie, z innych polskich drużyn Wisła przegrywa, kto jeszcze, Lech przegrywa, Lechia wygrywa Sportsmove, także nieźle, no myśmy im kupili tego Chaplina, także nie ma kto tam strzelić bramek, Lechii, znaczy dla Portsmouth, ale przeciwko Lechii, więc po prostu dlatego oni pewnie wygrywają, także co, no my też musimy wygrać w tym meczu bez kitu. Au, Jezus Maria, jaki to był faul koszmarny, panie sędzio, czy pan to widział? Chyba nie. No, tak naprawdę nie było tam faulu, no ale dobra, niech będzie, że był. Okej, dobra piłka, nie zmarnuj tego, chłopie, co? Dlaczego nie trafiłeś, no? To nie było trudne, to było tylko proste zadanie, strzelić piłką w bramkę i tyle, a ty mimo wszystko tego nie potrafiłeś zrobić, drogi kolego, jesteś zerem po prostu, ja nie wiem, dlaczego ty grasz w tą grę, jak to jest bardzo proste, ty tego nie umiesz zrobić. Chłopaku, ogarnij się, bo ci po prostu zwolnię, będziesz zwolniony, chcesz być zwolniony, nie chcesz być zwolniony, więc się ogarnij. Dobra, teraz idziemy z kolejną akcją. No nie, to nie było dobre podanie. Neymar do PS, że przeszedł, no to super, to już wiemy. Dobra, to jest nasz szybki ziomek, ale on ma przyspieszenie nieprawdopodobne. 2-1. O nie, o nie. No co broni bramkarz, dlaczego? Nie, jakie oni mają szczęście, to jest niesamowite. Dobra, oj, trochę nam się tutaj pogubili nasi zawodnicy. Musimy teraz pressingiem zagrać, bo oni się ewidentnie gubią. I my to musimy wykorzystać, no bez kitu. Chociaż remisik w tym pierwszym meczu, no. Dobra, znowu Ankur. Jest. Ależ zmiana, on wszedł, strzelił bramkę i jest teraz zajebiście. Także spoko to wygląda teraz, bo odrobiliśmy tutaj właśnie tą stratę i możemy jeszcze atakować i wygrać ten mecz. Ale w tym czasie musimy kogoś zmienić. Musimy kogoś zmienić i najpewniej wejdzie Kaczarawa. Nie, on jest mega wolny, to on nie wejdzie. Kurde, kogo ja mogę tu wpuścić? Dobra, nie, na razie zagramy tak jak jest, czyli zagramy po prostu tym samym składem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Loyola, czwóreczka, nasz nowy transfer, musi się dobrze pokazać, ładnie teraz, Możdżeń. Loyola, oj, Możdżeń, spokojnie. Cvijanović. Dobrze, i teraz tutaj dobrze, jest Ankur, on jest spoko, on będzie chyba podstawowym zawodnikiem moim, bo on ma takiego pace'a, to jest niesłychane. Patrzcie teraz jaka akcja, gol, ależ to było rozklepane, ależ to było niesamowite oglądanie tego. Jestem w szoku. Jeszcze do mnie nie dotarło to, musiałem przemyśleć co się właśnie stało, jestem w szoku. Teraz czekajcie, muszę kogoś zmienić. Ten ziomek zejdzie, wejdzie ktoś defensywny, żeby ten wynik utrzymać, bo zrobiliśmy zajebisty comeback w pierwszym meczu, ależ emocje, jeśli cały sezon tak będzie wyglądał, to ja nie mam pytań, no to będzie bardzo, bardzo, bardzo dobre i to będzie lepsze niż po prostu ta pierwsza Liga Światowa, ta Premier League. My jesteśmy w czwartej lidze, która jest na razie lepsza niż pierwsza, bez kitu.
Teraz Chińczycy się mogą wścieknąć, przepraszam, Japończycy, dlatego że myśmy tutaj jeszcze dwie bramki w drugiej połowie i wygrywamy ten mecz na razie, a musimy teraz to prowadzenie utrzymać. Dobra, spokojnie, Ankur. Ojojoj. Ankur. Nie, gramy. Kiełb. I gol. 4-2 dla nas. Jesteśmy po prostu w tej drugiej połowie nie do zatrzymania. Trzy bramki w drugiej połowie i Japończycy są na kolanach. FC Tokio przestało istnieć właśnie chyba. Tak mi się wydaje, że już teraz tego nie obronią, nie odrobią, bo mają tylko 3 minuty, a dwie bramki do odrobienia. Także jesteśmy chyba zwycięzcami tego pierwszego meczu w czwartej lidze światowej, ale spokojnie, bo patrzcie co się dzieje. Ale jest nasz bramkarz, nowy bramkarz. Widzimy, że to był dobry transfer, bo teraz właśnie obronił bardzo ważną piłkę i spokojnie teraz dogrywam to do końca. Bardzo dobrze. Ich pusta bramka teraz. Bardzo mnie to kusi, ale chyba nic z tego. Wow. Obok bramki Japończyk, a my teraz spokojnie do przodu. Sędzia, gwizdaj. Panie sędzio, proszę kończyć mecz. Koniec meczu, 4-2 dla nas. Ależ to był mecz nieprawdopodobny, ja jestem po prostu w szoku. Wow. Zobaczmy teraz, jak ta tabela wygląda, bo wydaje mi się, że jesteśmy w niej wysoko. A, tu Olympiakos, o kurde, w następnym odcinku będzie Kozak Meczyk z Olympiakosem. No bo to jest bardzo dobra drużyna, a my zobaczymy, jak to będzie wyglądało, patrząc na naszą ligę, w tabeli, którzy jesteśmy teraz. Proszę mi przypomnieć, halo, momencik, no. Piersi, nie mam pytań. Także moi drodzy, to był drugi odcinek z naszej karierki Liga Światowa, Korona Kielce. Na razie zaczęła fantastycznie, po prostu roznieśliśmy FC Tokio i wygraliśmy pierwszy mecz. A jeśli wam się podobało, tak jak mówiłem na początku, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, napisać fajnego komentarza, do najlepszych przypinam serduszka. Jeśli jesteście nowi, a chcecie więcej tej właśnie serii, to zostawcie tutaj suba, dajcie suba, klikając przycisk subskrybuj pod spodem. A w tym filmie to wszystko. Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie i cześć. Yo!